Brawo! Brawa! Brawa dla nich. Też nie ma ich zbyt wielu. Mimo... Tak, nie... są już po 40, ale ciągle mogą. No co mogą, to już prawda, po 22. Szanowni panowie, powiedzcie parę słów o sobie. Ile macie lat? Skąd jesteście? Jak już się zrzekło, już mamy po 40, ale proszę państwa, ode mnie takie słówko. Występuję tutaj w szrankach pierwszy raz. Wczoraj przechodziłem, chociaż żeby zaliczyć te szranki dzisiaj, mam nadzieję, że jednak wyjdę, ale chciałem powiedzieć o tym, że jako senior wprowadzam do boju swoich dwóch synów, którzy wystąpią w turnieju juniorów. Dlatego myślę, że to taki dobry przykład grunwaldzkiej mody. Dzięki. Tak, to prawda, brawo. Ja mam 44 lata, Grzesiek się nazywam. Pierwszy mój turniej odboju tutaj. Tak, walczę jeszcze w Lachach, jutro będę walczył mieć tarczę. Także widzą państwo, to nie tylko, że tak powiem, na miękko, ale również w zbroi i walka na ostro. Proszę, następny zawodnik. Jacek Skłodzka. To nie wiem, czy powinienem mówić. Darek z Mrągowa, 48. Patrzę, że moi koledzy ciutko. Jestem najmłodszy. Jeszcze też walczę w Blachach. Jest to mój drugi turniej seniorów. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że zrobimy państwu frajdę. Tak jest. Brawa, proszę państwa, brawa. Ojej, no, przepraszam. Szanowni państwo, tutaj pan rycerz Darek jest z Mrągowa i tutaj jego oponent Tomasz także z Mrągowa, czyli są sąsiadami. Pewnie tak jak Karbul i Pawlak, no ale tak wypadło, tak wyszło z drabinki. Aha, no to będzie ciekawa ta walka. Bardzo proszę o gorący doping dla naszych walczących. Szykują się do walki rycerz Polaczek i rycerz Janicki. Czas gotów, sędziowie, walczący, walka! Mimo, że broń jest miękka, to i te, że tak powiem, ciosy są szybsze, to jednak techniki pozostają te same, jeżeli państwo mogą obserwować. I powiem szczerze, nie jest fajnie dostać w gołą rękę, czy tam w gołą głowę takim miękkim mieczem, dlatego właśnie walczący mają ochraniacze na twarzach, na głowach. Proszę o doping. Stop! Podziękować sobie. Zapraszam w szranki. Polaczek i Janicki, a szykują się. Pan w czarnym, czyli... Wasilewski, rycerz Wasilewski wygrał. Walczący gotowi. Sędziowie gotowi. Czas, start, walka. Ale po rycersku pozwolił podnieść broń.
Brawo, brawo dla walczących! Wygrał rycerz Grzegorz, brawo! Szanowni Państwo, żeby... Moment, chłopaki. Panowie, ale on wszystko zobaczy. Dobra, dobra, no dobra, okej. Okay. Walczący gotowi, sędziowie, czas gotowy, walka! A doping, a doping, proszę Państwa, starają się, może żaden nie padnie na zawał. W zeszłym roku był jeden stan przedzawałowy, ale to... Potężne uderzenia idą. Stop, stop, stop. Walkę rycerz. Igor! Na punkty. Dobrze. I Jacka Janickiego. Czas. Walka. Dario, nie daj się. Pierw dwucha. Stop, 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 stop. Brawo! I Jacek Janicki. Przytulenie, Manisia. Sędziowie gotowi. Walczący gotowi. Czas. Walka! No co, Smoczek był, zarezerwował. Co jeszcze ma przyjechać? Iza nasza, Iza. Jeszcze
jego siostra. Może nawet. Stop. I rycerz Żyłowski. Dariusz Żyłowski. Rycerze walczący gotowi. Sędziowie na pewno też. Czas gotów. Walka! Stop. Sprzęt się zepsuł. Stop, koniec walki. Jednym punktem, czyli no to już o włos. Walkę wygrywa rycerz Igor. Proszę zapnąć. Walczący gotowi. Sędziowie gotowi. Czas gotów. Walka! Proszę o doping. Proszę Państwa, brawa. Rycerskie zachowanie rycerza Tomasza Wasilewskiego. Pozwolił podnieść broń. Brawo. Stop, chłopaki, na środek zapraszam, na środek pola. Walka. Stop. Podziękować sobie. Teraz chwila przerwy dla rycerza. Ty poczekaj, aż się ubierzesz, bo tu pomyślą, że w swetrze jesteś. Brawo. No dobrze. Szanowni Państwo, trzecie miejsce w turnieju Old Boyu 40+. Zajął
Dariusz Żyłowski. Drugie miejsce. Igor Zeller. Pierwsze. Tomasz Wasilewski. Panowie. Tak, siekierka mu w plecy, no może nie w plecy. Proszę bardzo, przekazuję. Pierwsza nagroda. Brawo. Szanowni Państwo, nie ma z nami niestety, nie ma z nami niestety rycerza Andrzeja z Białej Bramy, ale jak mówiłem, myślimy o nim, myślimy i przygotował specjalnie na ten turniej, jako że go nie będzie. To jest Andrzej, wygrał w zeszłym roku, przypominam, on w zeszłym roku miał 63 lata, jest górnikiem. Tak jest. I przygotował specjalną nagrodę na wzmocnienie za ostatnie miejsce w turnieju 40+. Przekazuję. Dziękuję bardzo.